Cześć wszystkim, dzisiaj mówię o tym, jak pojechać na Mistrzostwa Świata, na Mundial w Rosji, do Rosji za darmo, no prawie za darmo, no ale na dobrą sprawę każdy z nas tą czynność wykonuje. Nie jest to żaden skam, tak naprawdę nic z tego nie będę miał, także robię taki filmik, ponieważ wiele osób się pytało mnie na temat tego, jak jeszcze zdobyć tutaj bilety na Mundial, na Mistrzostwa Świata, albo jak zdobyć te bilety nie mając tak naprawdę pieniędzy, no bo wiadomo, to kosztuje, a więc jest możliwość tak naprawdę na dobrą sprawę wygrania tych biletów za darmo. A także tutaj widzimy wyjazdu dwuosobowego, pobytu praktycznie kilkudniowego od 19 czerwca do 22 czerwca na mecz Polska-Senegal, ale dokładnie jak te warunki będą wyglądały, już o tym zaraz powiem. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, można pojechać tak naprawdę na ten mecz, można wylosować bilet. Myślę, że jest to bardzo ciekawa sprawa. Na dobrą sprawę nic nas nie kosztuje, ponieważ nic nie jesteśmy stratni. Chodzi tak naprawdę o konkurs, który organizowany jest przez Visa, tak? Visa, czyli tutaj dostawcę kart, chyba każdy z nas kojarzy, tak? Orientuje się, także nie jest to żaden skam, nie jest to żadne oszustwo i też nie trzeba tutaj żadnych po prostu pieniędzy wysyłać i tak dalej. Prosta sprawa, tak? Jeśli ktoś ma kartę tutaj Visa, wystarczy dokonywać płatności tą kartą i zarejestrować tą kartę tutaj w tym systemie na stronie internetowej, tak, oficjalnej stronie tutaj visa.pl, albo jeżeli ktoś już ma tutaj zarejestrowany, jeżeli ktoś już ma kartę, tak, Visa, no to wystarczy tutaj zalogować się do tego systemu i tak tutaj mówi informacja, zrób zakupy za minimum 5 zł, zapłać za nie z Visa, no nie jest to chyba jakaś wielka filozofia, tak, wystarczy kupić zwykłe doładowanie, tak, w Żabce czy w jakimś sklepie, albo po prostu jakieś inne zakupy, jakąś kolę, nie wiem, coś kupić po prostu w sklepie, na stacji benzynowej, jakiegoś hot doga. Potem zarejestruj swoje transakcje, załóż konto, zaloguj się, rejestruj transakcje poprzez stronę lub wysyłając SMS-a o treści Visa na numer 4488. Ale nie musicie wysyłać tego SMS-a, jeżeli nawet tutaj wyślicie, to nie macie żadnego tam kosztu kilkadziesiąt złotych, tylko jest to koszt SMS-a zgodnie z taryfą operatora, teoretycznie powinien być, także nie wiem, tego akurat nie sprawdzałem, ale no, wystarczy, że zarejestrujecie się na stronie, będziecie mieć większą tutaj pewność. No weź udział w loterii, im więcej zgłosisz transakcji, tym większą masz szansę na wygraną. Pamiętaj, by zgłoszenie transakcji nastąpiło w dniu, w którym została ona dokonana, losowania odbywają się raz w tygodniu. Także, że myślę, że jest duża szansa. Nagrody to są 42 wyjazdy, tak, dwuosobowe, czyli na dobrą sprawę praktycznie 84 osoby pojadą z Polski do Rosji na Mistrzostwa Świata. Oprócz tego są jeszcze inne nagrody. Dodatkowe jest to koszulka z limitowanej serii wraz z kartą przedpłaconą o wartości 250 euro. Na pewno fajne po prostu tutaj niespodzianka. No i co najważniejsze, tutaj rejestracje do loterii od 29 marca do 9 maja, czyli jeszcze tak naprawdę jest szansa na to, żeby skorzystać z tej oferty i wyjechać, tak? I żeby tutaj wyjechać na Mistrzostwa Świata. Jest jeszcze szansa dla tych osób, które są spóźnione. No wiadomo, że to jest nie lada gratka, chociaż te Mistrzostwa Świata są bardzo daleko, tak, znaczy w Rosji, w sensie takim finansowym, będzie trzeba mieć, jeżeli ktoś pojedzie na własną rękę, to trzeba mieć przelot, tak, czy ewentualnie pociąg też pewnie po kilka dni będzie jechał, no bilety, także to kosztuje. Natomiast tu rzeczywiście można wziąć udział w tym i wygrać te bilety praktycznie za darmo i tak można na dobrą sprawę pojechać jeszcze z osobą towarzyszącą, tak, czyli tutaj no, mąż, żona pewnie, tak, mogą po prostu pojechać, więc fajna sprawa, że z drugą osobą. No i tutaj to też nie jest jakaś wielka filozofia, ta karta Visa. Muszę powiedzieć, że dla tych osób, które tutaj będą wyrabiać kartę, może jeszcze nie mają, tak, oczywiście pewnie to dotyczy osób pełnoletnich, chociaż są tam jakieś karty dla osób tutaj, które ukończyły 15 rok życia, bodajże mBank takie karty proponuje. No to jeżeli będziecie kartę wyrabiać, to pewnie w każdym banku was pytają, tak, jaką chcecie kartę, czy chcecie Visa, czy Mastercard. Na dobrą sprawę nikomu to nie robi różnicy, tak, czy Mastercard
maseczka czy wiza, mówimy byle co, ale wystarczy podczas właśnie wyrabiania karty powiedzieć, że chcemy wiza, tak? No gorzej, jeżeli masz po prostu kartę wyrobioną w jakimś banku i wybrałeś Mastercard, no to byś musiał się przejść jeszcze raz z tego banku, zlikwidować konto, czy po prostu przejść tak z wizy z Mastercardu na wizę. No ale tak powiedziałem, w tym konkursie biorą tylko karty te, które to są wiza, tak? To są wiza. Fajna sprawa jest taka, że bardzo jest niska ta kwota, więc zrób zakupy za minimum 5 zł, więc nie ma tu jakiejś kwoty, tak, zrób zakupy w sklepie, jakimś butiku za 200 zł, w galerii jakiejś handlowej, tylko naprawdę szansa jest praktycznie dla każdego. No i też jest fajną sprawą to, że robiąc zakupy, więcej, tak, tych zakupów tam za 5 zł, tak, czyli załóżmy, że kilka razy w ciągu dnia będziesz jakieś tam robić zakupy drobne, tak, za kilka złotych, zwiększasz swoje szanse, tak. No, według mnie jest to bardzo uczciwe, bo jeżeli na przykład zrobisz sobie tam 5 zakupów, to masz tam 5 razy więcej szans, tak, na zwiększenie, teoretycznie, tak, na zwiększenie swoich szans. No, troszeczkę to wymaga logistyki, tak, że trzeba się rejestrować tego samego dnia, no ale nic nie ma tak naprawdę za darmo. Bardzo fajnie, bardzo uczciwa według mnie. Ja akurat z tego nie skorzystam, z tego względu, że w tym czasie muszę i będę po prostu w Polsce, bo prawdopodobnie będę tutaj robił dla Was tutaj transmisję na kanale sportowym, no chyba, że dostanę takiego sponsora, tak, bilety czy możliwość wyjazdu, to pewnie z tego skorzystam, natomiast w tym czasie będę miał pewnie mnóstwo pracy związanych właśnie z relacjonowaniem tych meczy, nie tylko reprezentacji Polski, ale także innych klubów, natomiast tutaj wygracie konkretnie bilet na mecz, tak, dwuosobowy wyjazd na mecz Polska-Senegal na Mistrzostwa Świata FIFA 2018, tak jak prawdziwy napastnik nie może przegapić okazji do strzelania bramki, tak prawdziwy kibic nie może przegapić największej imprezy piłkarskiej na świecie. Weź udział w loterii i wygraj 3 noce w luksusowym hotelu w Moskwie dla dwojga oraz 2 bilety na mecz Polska-Senegal z kieszonkowym od wiza do wydania na co chcesz. Natomiast powiem Wam taką sprawę, tak, w tym czasie, kiedy będą te Mistrzostwa Świata, będzie ten Mundial w Rosji, hotele już kilka miesięcy temu, no ta sprzedaż pewnie ruszyła w październiku 2017 roku, tak, biletów, no to one po prostu, bilety w hotelach są dantejskie sceny, Moskwa w ogóle jest bardzo droga, tak, no powiem tylko tyle, że kawalerka w Moskwie potrafi kosztować miesięcznie 5000 zł, tak, no na warunki polskie to jest kosmos, kawalerka zwykła, natomiast hotele są bardzo, no na miesiąc oczywiście, tak, natomiast hotele są bardzo drogie, zwłaszcza w tym czasie, kiedy będą Mistrzostwa Świata, to ceny pójdą w górę. No ale to jest chyba logiczne, nikogo nie trzeba nikogo o tym informować. No i wiadomo, że jakbyś na przykład ktoś chciał już nawet teraz jechać na Mistrzostwa Świata, dysponowałby nawet gotówką, tak, no to mnóstwo pieniędzy by stracił na hotele, bo teraz praktycznie jest ostatni rzut i ceny są najwyższe, jakie mogły być do w ogóle, tak? Teraz i pewnie na krótko przed samymi Mistrzostwami Świata będzie, jeżeli będzie w ogóle możliwość, to będą bardzo, ale to bardzo, bardzo wysokie. Słyszałem, że nawet po prostu potrafią 5-7 razy droższe być, a nawet 10-krotnie wyższe ceny niż bez tego Mistrzostwa Świata, tak? Zwłaszcza, że to będzie czerwiec, to na dobrą sprawę jeszcze okres urlopowy, wakacyjny, więc w ogóle ceny są wtedy wyższe. Natomiast tutaj wygracie, jeżeli byście brali udział w tym i jeżeli wygracie, tak, to wygracie 3 noce w luksusowym hotelu w Moskwie, tak, w luksusowym hotelu w Moskwie, więc fajna sprawa, komfortowe praktycznie wyjazd w czasy, wakacje, tak, i mecz sobie obejrzycie i po prostu i w hotelu spędzicie czas, oprócz tego, no, przelot samolotem, tak, nie będziecie się tułać kilka dni po to, żeby dojechać pociągiem do Moskwy, gdzie byście przyjechali, byście byli skopani jak psy, tak, natomiast przyjedziecie sobie do Moskwy i przylecicie i będziecie wypoczęci. Fajna sprawa, ja to propsuję, oczywiście przedstawiam dla tych osób, które są zainteresowane tym, jednocześnie też informuję i ostrzegam te osoby, które będą korzystać z różnych innych takich konkursów, tak, wiele będzie powstawało, ja już o tym mówiłem kilka miesięcy wcześniej, że na krótko przed samymi Mistrzostwami Świata będą różne po prostu konkursy nieuczciwe, tak, ten jest uczciwy, natomiast będą różne takie pseudostrony, które będą oferować nieuczciwe konkursy, gdzie masz, za coś masz zapłacić,
Natomiast tu nic nie płacisz, tak? Tu robisz po prostu zakupy, przykładasz kartę, tą kartą, którą masz, tak? Czy masz kartę w PKO, w UBK, czy masz kartę, nie wiem, w Raiffeisen Bank. Za zakupy nie płacisz gotówką, tylko przykładasz kartę i wtedy logujesz się na stronę, tak? Wprowadzasz ten sam dzień i masz szansę na to, żeby wygrać, tak? Czyli nic nie płacisz na de facto, tak? Płacisz tylko za swoje zakupy, tak? Te zakupy, które pewnie zrobiłbyś za nie gotówką, albo też które byś zakupił kartą, ale nawet, ale właśnie dla te osoby, które nie wiedzą, że jest taka szansa, że płacąc za zakupy kartą, masz szansę na to, żeby tutaj pojechać na Mistrzostwa Świata. No nie lada gratka zobaczyć Roberta Lewandowskiego i całą spółkę, Glika, Szczęsnego, Grosickiego, tak, Krychowiaka w akcji. Naprawdę fajna sprawa, świetna. Muszę powiedzieć, że sam zazdroszczę tym osobom, które wygrają. No bo jest to fajna sprawa, zwłaszcza, że to jest mecz Polska-Senegal, tak, a nie jest jakiś mecz tam inny, czyli to, co nas kibiców Polski najbardziej interesuje. Trzymam kciuki za tych, niech napisze ta osoba, która wygra dzięki temu filmowi, że się dowiedziała i że zalogowała się, wysłała, niech napisze w komentarzu. Trzymamy kciuki też za Polskę, oczywiście, żeby Polska wyszła z grupy, żeby awansowała, żeby została mistrzem świata nawet. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.